Katarzyna Zajączkowska, lekarz medycyny estetycznej. Pacjentki najczęściej przychodzą do lekarza medycyny estetycznej, kiedy zauważą pierwsze widoczne oznaki starzenia w postaci drobnych zmarszczek, utraty jędrności skóry, braku nawilżenia. Bardzo często pacjenci też przychodzą z powodu różnego rodzaju zaburzeń kolorytu skóry w postaci przebarwień czy naczynek. Dostosowujemy indywidualny plan terapii, skrojony tak naprawdę na miarę w zależności od potrzeb skóry. Staramy się również popracować nad jakością, jędrnością skóry, zmarszczkami. Staramy się dobrać te techniki w sposób bardzo indywidualny. Często korzystamy z technik łączonych, korzystając z zabiegów iniekcyjnych, laserów, różnych technologii ultradźwięków. Jeśli chodzi o problem wypadania włosów u mężczyzn, naszym panom możemy zaproponować zabiegi osoczem bogatopłytkowym bądź zabieg mezoterapii z peptydów biomimetycznych. Zabieg osocza bogatopłytkowego polega na pobraniu krwi pacjenta, następnie krew jest odwirowywana w specjalnym separatorze komórkowym. Po znieczuleniu skóry przygotowanym osoczem bogatopłytkowym ostrzykujemy skórę twarzy, szyi, dekoltu, dłoni czy skóry owłosionej głowy, bo również na tym obszarze robimy takie zabiegi. Do osocza bogatopłytkowego pobieramy nieco więcej krwi niż do rutynowego pobrania krwi, także nie ma się czego bać. Po zabiegu ostrzyknięcia pacjent ma robioną specjalną maskę z osocza ubogopłytkowego i również nasi pacjenci dostają do domu niewielką ilość osocza, tego ubogopłytkowego, z którego w domu jeszcze przygotowują maskę. Zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego jest praktycznie dla każdego pacjenta. Jedynym przeciwwskazaniem jest przyjmowanie leków przeciwzapalnych na tydzień przed zabiegiem, ale wystarczy je odstawić na 7 dni i taki zabieg możemy wykonać z powodzeniem. W naszym gabinecie korzystamy z systemu Angel. Jest to jedyny w województwie separator komórkowy, który jest w stanie odwirować nam krew i przygotować naprawdę bogato stężone osocze. Co wyróżnia jeszcze ten sprzęt, posiada on specjalny czujnik płytek, dzięki któremu wiemy, że faktycznie to osocze jest bogato płytkowe. W porównaniu do innych sprzętów, którymi wykonuje się zabieg osocza bogatopłytkowego, nasz zabieg wykonujemy tylko raz bądź dwa razy do roku. Dzięki temu możemy zaoszczędzić pacjentce czas. Jeśli chodzi o efekty na skórze, widoczne są one po jakichś 3 tygodniach. Jeżeli robimy zabieg na skórę owłosioną głowy, to już po zabiegu widzimy redukcję wypadania włosów, a po około 3 miesiącach obserwujemy nowe baby hairs.